Cześć, z tej strony Kuba Kamiński. Zapraszam Was do obejrzenia tego, co działo się tutaj przez 3 dni w Zakopanem na turnieju Steel Cup w Zakopanem. Hello, Stijn de Boscher, coach of the RSC Anderlecht under 9 team. We just finished our first day here at the Steel Cup in Zakopane. I want to highlight that we were welcomed very warmly already yesterday and also today at the tournament. We see a lot of volunteers who are doing their best to give the kids a very good and nice tournament, a very good and nice feeling. And we say that If we look around us, it's something we don't see in Belgium. We don't have mountains in Belgium. Here it's very nice to play in the middle of the nature, surrounded by the mountains. So we are looking forward to the second and the Thursday and the third day of this tournament. I can already say that we are very proud of our team and of our players, and just looking forward to the rest of it. Thank you for having us. It's a real pleasure. My name is Eric. I'm working in Hammarby Academy from Stockholm, Sweden. We've been here for 3 years now, and I've been here with all the age groups. And we come back because it's a fantastic tournament. It's a great city, great arrangement by the organizers, and we're getting really good matches against tough opponents. So yeah, we're really happy to be here again, and hopefully we perform and get the invite for next year as well. Thank you. Bardzo fajny turniej, bardzo fajne wrażenia. Również miałem przyjemność brać udział w tych turniejach tutaj w Zakopanem na API. Także bardzo fajna rywalizacja, bardzo wysoki poziom i liczę na to, że w przyszłości również te turnieje będą tutaj szczycić się popularnością. Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Mirosław Szymkowiak. Za nami już 9. edycja Steel Cup Zakopane 2024. 3 dni wielkich emocji, dużo piłki nożnej. W tym roku wygrał zespół Anderlechtu, który naprawdę, no, nie tylko moim zdaniem, ale też Kuby Kamińskiego, który tutaj był nam specjalnym gościem na turnieju. Zdecydowanym faworytem od samego początku był Anderlecht i wygrał zasłużenie pod względem praktycznie każdym, motorycznym, piłkarskim. Ale ja się bardzo cieszę ze względu na to, że nasze polskie drużyny mogły zagrać z kilkunastoma krajami tutaj, z kilkunastu krajów, które przyjechały drużyny do Zakopanego i mogli rywalizować na co dzień, no, z tymi zespołami i zobaczyć, że nie jest aż tak źle, że można powalczyć, można pograć piłkę. I o to w tym wszystkim chodzi, a przy tym była bardzo dobra zabawa. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy, zapraszamy na przyszłoroczny turniej Steel Cup, ale także na co dzień do API Zakopane, gdzie się odbywają co tydzień praktycznie turnieje. Pozdrawiam wszystkich!